Witajcie. Dzisiaj ciekawy temat dosyć, a w zasadzie na początku może we wstępie powiem o rzeczy, która ukształtowała dzieje motoryzacji motocyklowej na lata. To były dwa wydarzenia. W 1938 roku wchodzi model DKW NZ350. To jest 1938 rok, czyli na rok przed wybuchem II wojny światowej. Premiera tego motocykla niezwykle od strony praktycznej, użytkowego, doskonałego w eksploatacji, od strony technicznej, rewelacyjnie zaprojektowanego, od strony technologicznej, wyjątkowy przełom, monoblok, czyli skrzynia biegów zblokowana razem z silnikiem, czteropołożeniowa skrzynia biegów, moc prawie 12 koni mechanicznych przy 4000 obrotów na minutę. Silnik, który założony do ramy daje nieprawdopodobnie dobry i sprawny pojazd. Rewelacyjny pojazd, jeśli chodzi o jego dynamikę, komfort podróżowania, niezawodność, łatwość regulacji, łatwość obsługi. Wspaniałe motocykle NZ350. To jest pierwsze wydarzenie, które chcę powiedzieć. I drugie wydarzenie ma miejsce w 1940 roku. W 1940 roku ma premierę swoją RT125. Znów DKW RT125, tym razem nieco mniejsza pojemność, bo tylko 125 cm sześciennych, ale prawie 5 koni mechanicznych, to samo zblokowane, trzybiegowa z przekładnia, silnik, wszystko w jednej obudowie, niesamowicie zgrabna, doskonale dopasowana do ergonomii człowieka jeżdżącego, dla kierowcy, rama z przednim zawieszeniem trapesowym, zresztą IŚ 300 NZ350 też miał z przodu trapez. Wchodzą na rynek dwa motocykle w 1940 roku, czyli już praktycznie w czasie wojny, które zrewolucjonizowały motoryzację na lata i ukształtowały tą motoryzację. W krajach zachodnich, które po II wojnie światowej rozwijały się bardziej dynamicznie, mam tu na myśli Japonię, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię. No, dlaczego wymieniam te kraje? No bo przecież Bantam model to jest RT125, tylko przez Anglików przerobiony, tak? Prądnice przenieśli z jednej strony zmiany biegów na drugą, tak jak dla brytyjskich warunków dopasowali motocykl RT125, dopasowali jako motocykl Bantam Harley Davidson. Japończycy zaczęli produkować motocykle, tak samo już w bloku wschodnim, Rosjanie, Polacy, Czesi, no, Węgrzy, praktycznie rzecz biorąc, wszyscy zaczęliśmy kopiować te doskonałe rozwiązanie techniczne, które w 1938 NZ350 i w 1940 roku DKW RT125 wprowadziła firma DKW. To były rozwiązania przełomowe, to było zupełnie inne potraktowanie motocykla, kompaktowej budowy, bardzo wygodnej, doskonałe te bloki silnika o opływowym zarysie w postaci kropli. To wszystko było dynamiczne, sprawne, nieprzeciętnie kompaktowe, rewelacyjne w użytkowaniu. I te motocykle, słuchajcie, tak jak II wojna światowa ukształtowała powojenny zarys Europy i świata, tak samo te motocykle, które wymieniam, ukształtowały całą motoryzację powojenną, zarówno w Polsce, w Czechosłowacji, w Rosji, we wszystkich jej republikach. Motory były ponadczasowe. Wyobraźcie sobie, że ten motor, koło którego stoję, siedzę, ten IŚ Planeta, którego tutaj widzicie, to jest nic innego, tylko te DKW NZ350, która przechodziła w Rosji pewne kroki, kolejne kroki modernizacji. Jak to się zaczęło? W 1945 roku Rosjanie, kiedy pozyskali plany motocykli w DKW, zaczynają wdrażać produkcję tego pojazdu u siebie. Pierwsze DKW NZ350 i pierwsze IŻE 350, widzicie, to jest ta sama konstrukcja. Przełomowa, wspaniała konstrukcja, która rozpoczyna przełom w motoryzacji w Rosji, na terenie Związku Radzieckiego. Ten motocykl bardzo szybko zostaje zmodernizowany. Amortyzatory dostaje z przodu teleskopowe, natomiast z tyłu zamontowane są suwaki. Jest to kolejny, to jest nowy model, to już z tą inwencją rosyjskich konstruktorów, to jest model IŚ-49, właśnie różniący się przede wszystkim tylko tym zawieszeniem, natomiast pozostałe rzeczy, tak jak silnik, czyli serce tego pojazdu zostaje dalej cały czas takie same, ale mamy komfortowe, naprawdę komfortowe zawieszenie. W tamtych czasach ten pojazd to jest podstawa komunikacji ludzi nie tylko w miastach, ale i na wsiach. Pamiętajcie, że tamte czasy to są czasy, kiedy zaprzęgi jeżdżą konne, że wozy mają koła drewniane, tylko z tymi taśmami metalowymi na zewnątrz, że gumiaki, praktycznie gumiaki, czyli wozy z oponami, wchodzą dopiero w latach 60., czyli motocykl IŚ-49 w tamtym okresie to jest coś po prostu fascynującego. To jest rzecz, o której wszyscy marzą, każdy chce jeździć, w związku z tym rusza produkcja masowa. Następnym przełomem jest wprowadzenie modelu IŚ-56. Ten model IŚ-56 tym się znów różni, że z tyłu zamiast suwaków, tak jak w IŚ-49, IŚ-56 ma zamontowane
wahacz. Wahacz podparty na amortyzatorach też olejowych. Czyli mamy już wahacz w tylnym kole. Przód bez zmian pozostaje, z tyłu mamy wahacz zamiast suwaków. Czyli kolejna modernizacja. Te modernizacja, na ten wahacz, na długi czas daje pauzę. Czyli krótko mówiąc, motocykl spełnia wszystkie aspekty ruchowe. Tam jest pewnego rodzaju modernizacja, która z dzisiejszego punktu widzenia wygląda na śmieszną. Słuchajcie, i NZ350, DKW NZ350, IŚ350 i dodatkowo jeszcze IŚ49 miały, wszystko to jest zapłon bateryjny, ale kwestia jest taka, że miały wyprzedzenie zapłonu, czyli odśrodkowy mechanizm wyprzedzenia zapłonu. To było dobre rozwiązanie, to było rozwiązanie takie, że przy rozruchu pozwalało, nie utraciwszy nogi, uruchomić bez problemu motocykl i mechanizm odśrodkowy regulował wyprzedzenie zapłonu, czyli dawał pełną moc, czyli duże wyprzedzenie zapłonu wtedy, kiedy jeździliśmy z otwartą przepustniczą, czyli przy dużych obrotach. Motocykle były bardzo dynamicznie. W IŻ 56 zdecydowano na to, o tym, żeby zdemontować i wykluczyć z produkcji ten aparat odśrodkowy automat wyprzedzenia zapłonu, zostawić to na stałe, czyli ustawić na stałe zapłon. Wiadomo było, że przy rozruchu to nie może, bo trzeba uważać, bo korba może odbić, ale co tam korba, najważniejsze jest, że są oszczędności produkcyjne, że można produkować to taniej. I IŚ Planeta, który wchodzi nas jako następny, to jest kolejny jak gdyby element rozwojowy tego pojazdu. Ma to miejsce w 62 roku. W 64 roku jest zmiana polegająca na tym, że w silnikach już nie ma tej ręcznej dźwigni przełączania biegów, zostaje tylko automat nożny. W 66 roku pojawia się IŚ Planeta 2 i słuchajcie, bo ja je śledzę, to nie jestem takim aż wielbicielem i miłośnikiem tej marki, ale te IŻ Planety idą potem jeszcze IŚ Planeta 3, IŚ Planeta 4, IŚ Planeta 5. Słuchajcie, one chyba do 2008 roku są produkowane, te IŻ Planety. W związku z tym to jest nieprawdopodobna długa historia marki. Słuchajcie, mówię nie tylko marki, tylko silnika, bo te silniki, czy to jest 350 NZ 350, czy to jest rosyjski IŚ 350, czy to jest IŚ Planeta, wszystkie podzespoły tego silnika, średnica tłoki, pierścienie, wał korbowy, to są wszystko elementy wymienne. To samo skrzynia biegów, to jest cały czas ta sama skrzynia biegów. Różnica polegała tylko na tym, że w Planetach, tych późniejszych modelach, zmieniono nieco przełożenie trzeciego i czwartego biegu, ale wszystko reszta to jest cały czas to samo. Słuchajcie, nieprawdopodobna historia. Jeden silnik z dekawki NZ 350 z 38 roku jest w produkcji ponad 60 lat. Ewenement. Coś nieprawdopodobnego. Jak to w ogóle jest możliwe, że jeden silnik, jedno rozwiązanie techniczne jest tak długo? Jest to możliwe? Można powiedzieć, w dwójnasób to wytłumaczyć. Z jednej strony jest to tak ponadczasowa konstrukcja, jest tak wyśmienicie przemyślana, że ona może być produkowana przez taki długi okres. Ale z drugiej strony można pomyśleć, że jest to tak zwany bezład tego całego układu byłego bloku wschodniego, tego podejścia, że skoro to jest wszystkich, to to jest niczyje. Brak całkowicie możliwości awansu dla konstruktorów, brak możliwości wdrażania nowych pomysłów racjonalistowskich, brak pieniędzy za dobre pomysły, brak wynagrodzeń dla techników, dla konstruktorów, którzy potrafią wnieść coś swojego w życie. I to wszystko, ten cały marazm tej produkcji motocyklowej powoduje, że wszystko jest po staremu, wszystko jest jak było, Zachód się rozwija, na Zachodzie mamy coraz ciekawsze konstrukcje, silniki czterosuwowe, coraz bardziej energooszczędne, o coraz większej mocy, o coraz większej dynamice, natomiast w tym całym naszym byłym bloku wschodnim wszystko jest po staremu. Jak zastaliśmy to i dostaliśmy to w spadku, tak mamy i mamy przez lata. Słuchajcie, jest to straszna bieda, to jest straszna bieda zarówno tam, na terenie Rosji i Republiki teraz niezależnych, niepodległych, radzieckich, tak samo u nas w kraju. Przecież u nas w kraju, słuchajcie, cała ta epoka, byliśmy jednym z największych producentów na świecie, jeśli chodzi o te wszystkie nasze wynalazki, WSK, WFMK, SKLK. Ale co? Ale to wszystko było cały czas to samo. Jeszcze trochę o aspekcie dynamiki tego pojazdu, tego IŻ Planety i o tym, jak się na tym jeździ. Jestem zafascynowany tym motocyklem. To jest pierwszy IŻ Planeta, który jest w pracowni Oldtimer Bazaru. Nigdy wcześniej IŻ Planety nie mieliśmy. Poprosił nas jeden z klientów, słuchajcie, mam rozłożonego IŻ Planetę, pomóżcie mi, złóżcie mi to. Rzeczywiście, przywiózł tego IŻ Planeta w częściach. Wszystko było rozrzucone na atomy, jakby to popularnie mówimy. Popatrzyliśmy na ten materiał, mówię, chłopie, szkoda to robić. To są kupę pieniędzy, kupę kasy w to trzeba włożyć, jest dużo roboty przy tym. Nie bardzo mi to pasuje, ale mówi,
Gdzie ja mam z tym pójść? Myślę sobie, kurczę, o iżu planecie ja nigdy nie opowiadałem. A może wziąć tego iża planetę? Może zrobić go u nas w pracowni? Może przygotować wam po to, żeby popatrzeć na to, jak ten rozwój tych motocykli od EDKW NZ350 postępował i jakie te motocykle, jak one są, jak one wyglądają współcześnie. Okazało się, że ten materiał, który przywiózł ten klient, kolega już w tej chwili, który przywiózł tutaj do nas, okazało się, że to jest wspaniały materiał. Czyli co wspaniałego? Wspaniałe jest to, że to jest wyjątkowo kompletny motocykl. Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, te motocykle, to traktowano to czysto jako pojazd użytkowy, to jest pojazd do jeżdżenia, to jest pojazd do tego, żeby pojechać rano zrobić zakupy, pojechać potem do roboty, potem wrócić z tej roboty, ewentualnie jeszcze gdzieś w weekend się nawet przejechać do ciotki, do babki, czy kogo tam innego w rodzinie. Czy do dziewczyny. I mamy w pełni kompletny motocykl iż planeta. Jak to było malowane? Staram się sobie przypomnieć. Chodzimy po internecie. Szczęście jest takie, że jeden z mechaników, który pracuje w pracowni Oldtimer Bazaru, jest Ukraińcem. Ma tą wiedzę na temat tych rosyjskich pojazdów. Zaczął mi to opowiadać, zaczął szukać w internecie. Podzwonił tam po drugiej stronie granicy, żeby odnaleźli nam zdjęcia, jak to było malowane, w jaki sposób to wychodziło. Słuchajcie, on był malowany tak właśnie na niebiesko, jak widzicie. On miał też parutki tak nanoszone, jak są w tej chwili. One są wymalowane na tym motocyklu ręcznie. One są dokładnie zrobione tak, jak na zdjęciach, które otrzymaliśmy. Bardzo ciekawa i charakterystyczna rzecz jest taka, że szparunek, który jest położony na błotniku, on jak się patrzy z boku motocykla, on nie jest widoczny, bo on jest naniesiony od góry. Ja nie mogłem uwierzyć. Ja mówię, jak to możliwe, że szparunek, jak patrzę z boku na motocykl, ja go nie widzę. No nie widzę go, bo on jest malowany od góry. Może ten szparunek zobaczyć tylko ten, kto patrzy z góry na motocykl. To są rzeczy, jeśli chodzi o malowanie, a tych motocykli wiele przechodzi przez naszą pracownię, wiele rzeczy oglądam, wiele rzeczy lakierujemy i potem robimy na tym szparunki, ale tego typu układu szparunków jest to ewenement. Ten epizod, który jest związany z tym sterowaniem skrzyni biegów. Dlaczego ta skrzynia biegów była sterowana dźwignią, którą mieliśmy oprócz automatu w lewej nodze, to jeszcze w prawej nodze? No między innymi dlatego, że było tak wiele inwalidów w II wojnie światowej, czy po II wojnie światowej. Było wiele ludzi, którzy na minach, którzy w wyniku wystrzałów stracili nogi, amputację nóg. I w związku z tym dla osoby, która miała niesprawną kończynę dolną, no to jedynym rozwiązaniem było to, żeby zmieniać biegi ręką. Dlatego tak długo zatrzymane zostały utrzymane te dźwignie do zmiany biegów, które są sprzężone, jak ruszamy nogą, wymieniamy automat, tak samo przemieszcza się dźwignia przy silniku. Także to są pojazdy, które można powiedzieć tę swoją zabytkowy smak związany z tą dodatkową zmianą biegów mają i utrzymali ze względu na dobro ludzi, powojenne dobre ludzi, dobrych inwalidów. W NZ350 mieliśmy tą konsolę tutaj po prawej stronie, to potem ją zlikwidowano, została tylko ta dźwignia przy silniku, ale to jest cały czas to samo rozwiązanie, to samo doskonałe, sprawne rozwiązanie. Zaskoczony byłem. No wiadomo, zrobiony jest motocykl, trzeba zrobić ruch próbny, trzeba na tym motocyklu pojeździć, trzeba pojeździć go, sprawdzić, zanim go się wyda właścicielowi, klientowi. Zacząłem na tym jeździć. Bajka! Po prostu bajka! Moc tego motocykla to jest 13 koni mechanicznych. Potem ten Planeta 2 miał chyba jeszcze 2 konie więcej. Ale moc, powiedzmy sobie, przy tych przełożeniach jest wystarczająca. Ten motocykl ładnie się zbiera, ładnie przyspiesza. Nawet nie o tym mówię, jak on przyspiesza, ten, bo wiadomo, współczesne motocykle robią to wielokrotnie lepiej. Można postawić motocykl na koło, praktycznie rzecz biorąc, zapomniawszy się, odkręciwszy manetkę. Ale, gazu, ale jeśli chodzi o miękkość zawieszenia tego iża planety, jeśli chodzi o to, w jaki sposób on się trzyma z drogi, jak wspaniale się wchodzi na tym motocyklu w zakręt, byłem nieprawdopodobnie zaskoczony. Słuchajcie, to jest motocykl, który mogę spokojnie powiedzieć, przy tych cenach, które obecnie są, no bo przecież taki motor można za te 500, 800, 1000 dolarów kupić po drugiej stronie granicy i przynieść tutaj. Trzeba tylko zwrócić uwagę na to, żeby kupić go jak najbardziej kompletny, żebyśmy mieli potem wydatków związanych z tym, że trzeba dokupić części, bo części do tych pojazdów są, ale są drogie. Ale jeżeli kupimy taki pojazd, jeżeli go naprawimy sobie, jeżeli go prowadzimy do optycznego, ładnego stanu i dodatkowo jeszcze zrobimy to, żeby ten pojazd miał pełną dynamikę, czyli miał odrestaurowany silnik, to miękkość zawieszenia
frajda z jazdy z tym pojazdem jest naprawdę olbrzymia. To jest motocykl ciężki. On waży prawie 160 kg. Zawieszenie wybiera dziury, nie przenosi ich na ramę. Siedzimy miękko, siedzimy wygodnie. Wspaniale się tym jedzie. W nisko siedzisko. Mogę łatwo nogami dotknąć gruntu. Zawsze wam zwracam uwagę na to, że jestem krótkonogi, w związku z tym dla mnie jest ważne, żeby siodełko było nisko. Ale jest to wygodny pojazd w prowadzeniu. Jedyne, co mi się naprawdę absolutnie nie podoba, to mi się nie podoba ten pałąk, który był mocowany na środku kanapy. Na samym środku kanapy ten pałąk mi przeszkadza. Raz, w dobrym zajęciu miejsca, bo to przecież ja decyduję o tym, gdzie ja mam siedzieć, a nie ja się mam dostosować do jakiegoś pałąka, który jest. To byłaby jedyna rzecz, którą bym w tym siedzisku zdemontował. Zdemontowałbym ten pałąk. Dynamika tego pojazdu jest wystarczająca. Miękkość i komfort tego pojazdu jest wspaniały. Czyli jeżeli cokolwiek doradzać komuś, kto szuka niskobudżetowego pojazdu, ale fantastycznego pojazdu, ponadczasowego pojazdu, który dać będzie sprawiać przyjemność jazdy, i który dodatkowo będzie na tyle reprezentacyjny, że będzie go można pokazywać na wystawach, możecie śmiało kupować tą planetę, nie wstydźcie się tego. Jest to naprawdę przemyślany w każdym calu motor. Szkoda tylko, że te przemyślenia to nie są przemyślenia tych gości z tej fabryki, tylko jeszcze tak naprawdę w Niemców sprzed okresu okupacji, przed okresu II wojny światowej. Także patrzę na ten pojazd z wielkim podziwem. Jeszcze jedno. Pamiętajcie o tym, że nawet jak gdzieś znajdziecie te pojazdy, w piwnicach czy gdziekolwiek indziej, bo jeszcze są na terenie Polski, muszą być, bo było trochę importu, niewiele, bo rynek rosyjski był bardzo chłonny i wchłaniał te pojazdy, ale jeżeli znajdziecie gdzieś taki pojazd, pamiętajcie o tym, że w dzisiejszych czasach nie trzeba mieć papierów, żadnych papierów, żeby taki zabytek przywrócić do życia. To jest misja pewnego rodzaju, przywracać zabytki do życia, jeździć na nich, cieszyć się tym, czyli rejestrować je. W tych sprawach związanych z rejestracją tych pojazdów pamiętajcie, że zawsze wam pomagamy. Przygotowujemy wam komplety dokumentów związanych z tym, żeby taki pojazd wpisać do ewidencji pojazdów zabytkowych, żeby dzięki temu korzystać ze zliczek w ubezpieczeniu i żeby korzystać z odszkodowań, gdyby coś nam się stało, i jeszcze dodatkowo zarejestrować go tak, żeby w pełni, zgodnie z przepisami, można było uczestniczyć w ruchu ulicznym. Także w tym wam pomagamy. Nie bójcie się tych pojazdów. Naprawdę, mówię wam z całego serca, byłem zaskoczony, że na tym pojeździe można mieć tyle radości z jazdy na nim. Także polecam, serdecznie polecam Iża Planetę. Pierwszy raz go w życiu dosiadałem, ale jestem naprawdę mile zaskoczony i z pełną świadomością mogę to i życzliwością moją wam polecić jako pojazd, który nadaje się do codziennej eksploatacji. Było mi miło wam opowiedzieć o tym pojeździe. Do następnego razu.